cześć. I tak to się kończy właśnie, że teraz siadamy, musisz zapiąć pasy, kochana. Tak, tak, oczywiście. Dominika Stelmach, lekkoatletka, biegaczka długodystansowa, mistrzyni świata. Wow, w biegu na 12 godzin. Tak, to właściwie rekordzistka świata. Powiedz mi, 12 godzin, jak nakładasz buty, wiążesz je i sobie myślisz, dobra, to ja tu wrócę za 12 godzin, to jak ty rozkładasz plan? Bo to chyba trzeba jakoś zaplanować, co? Też no, przede wszystkim trzeba być spokojnym, bo to nie jest bieg na 10 km, 5 km, nie, czy nawet ile, nie jest to ile, maraton. Ile przebiegłaś? 160? 152 i 633 oficjalnie. No tak naprawdę jest to trochę więcej, bo ja cały czas muszę wyprzedzać tak jak rozmawiałyśmy, osoby, bo już widziałyśmy się wcześniej, z Warszawy do Łodzi. Tak, tak, to nawet tam troszeczkę trochę dalej, na obrzeża Łodzi. Na obrzeża Łodzi. Dokładnie. I ja muszę bardzo się hamować na początku, żeby nie pobiec za szybko, bo mnie przecież wygodniej biegłoby się szybciej, no ale wtedy po 6 godzinach mogłabym po prostu... Paść, tak? Tak, no nie dać rady dalej. Czyli co, wiążesz buty, wychodzisz i mówisz, dobra, to teraz mam plan. Pierwsze, nie wiem, pierwszą połowę biegnę tak, drugą połowę biegnę tak. Ten tort dzielisz na kilka kawałków, jak to wygląda? Dlatego na razie robię to w ten sposób, że zakładam jednak współczynnik zwalniania, czyli to, że tą pierwszą część dystansu muszę przebiec trochę szybciej, no bo różne nieprzewidziane rzeczy w trakcie ultra się dzieją. Natomiast muszę biec od początku na pełnym luzie. Na pełnym luzie. Czyli z przyjemnością. Z przyjemnością. Jak powiem, tempo 4.15 to jest taki... Dzisiaj jest Blue Monday, wiesz? Ja wiem. Najbardziej depresyjny dzień w roku. I jak ktokolwiek, cokolwiek dzisiaj robi z przyjemnością, to ja go podziwiam. Tak, ale jest piękne słońce, przynajmniej w Warszawie. Jest okej. Także w porównaniu do wczoraj to wcale taki... Dobra. Monday nie jest... Czyli ty z przyjemnością wychodzisz, mówisz, dobra, to teraz przebiegnę 150 kilometrów. Bo ja z przyjemnością mogę tu moim Hyundai'em C150 przejechać, ale przebiec 150 z przyjemnością, to nie wiem, czy w ogóle... Wiesz co? Chyba nie przeszła nawet. To zależy, co kto rozumie przez przyjemność, prawda? Mhm. Czasami, a wydaje mi się, że nawet często, przekraczanie jakichś swoich granic wiąże się z przyjemnością przynajmniej na końcu. No bo to, co się musisz napracować wcześniej, no to nie zawsze jest przyjemne. Chociaż ja uważam, że trening... Nieważne, do jakiej dyscypliny trenujemy, jest najfajniejszą częścią tego wszystkiego. Bo to się wiąże z pewnymi przyzwyczajeniami, systematycznością, ale też z tym, że nagle dzień wydaje się dłuższy, no bo muszę wcześniej wstać, żeby ten trening zrobić, to później mam więcej czasu na inne rzeczy. Okej, czyli ty szukasz pozytywnych aspektów we wszystkich. No dobrze, ale powiedz mi teraz tak, wybiegłaś, bo jesteśmy w Izraelu, jest piękny dzień, ty wiesz, że dzisiaj musisz pokonać ponad 150 km w 12 godzin. Czy od początku zakładasz, że w ogóle jesteś w stanie pobić rekord? Tak, od początku zakładam, że jestem w stanie pobić rekord. Czułaś to wewnętrznie? Wiesz co, ja to czułam, ja się do tego przygotowywałam, aczkolwiek bardzo nie lubię nakładać na siebie presji. Okej. Okay. Czyli tak na miękko podążać. Tak, między innymi dlatego nie chwaliłam się nikomu, że startuję w Izraelu. To było tak naprawdę... Czyli takie było po cichutku? Tak, no pojechałam z rodziną. Na weekend? Na weekend, tak. I przy okazji sobie wyszłam pobiegać. Okay. Jak Forrest Gump. Dokładnie, dokładnie. Także nie lubię tej presji. Z drugiej strony presja jest potrzebna, a przynajmniej takie emocje, tak. Natomiast to był taki bieg, gdzie ja się z nikim nie ścigałam. Ja właściwie walczyłam tylko i wyłącznie ze sobą. Nie było tam żadnego zawodnika na moim poziomie sportowym. Także biegłam cały czas sama. I cały czas to był dialog ze sobą, że jednak się uda, żeby się nie poddawać. A kiedy pojawił się pierwszy kryzys? Pierwszy kryzys pojawił się gdzieś tak po 7 godzinach, czyli jak przebiegłam 100 kilometrów. To był problem związany z żołądkiem, ale też z pierwszymi pęcherzami. I tutaj kiedyś pewnie bym panikowała przy pęcherzach, teraz wiem, że pęcherz po prostu musi sam pęknąć, co nie jest przyjemne, bo wyobraź sobie, że już cię tak strasznie boli. Najchętniej by człowiek stanął, nie wiem, przebił to, zmienił buty, a ty po prostu musisz walić tą nogą, żeby ten pęcherz jak najszybciej pękł, bo wtedy szybciej się goi.
Okej, okay, dobra, to muszę to zapamiętać. Natomiast ból, który się pojawia, no, no tak, właśnie. Jest nieznośny. Jest nieznośny. Pierwsze 100 kilometrów było dla mnie naprawdę wielką przyjemnością. Zresztą ja jestem przyzwyczajona i dość dużo miałam. Dystansów. Tak, do długich i tak 60-100 kilometrów to jest taki mój ulubiony dystans. Szalone, ja nie wierzę, no. Tutaj musiałam. Ale może w ogóle robimy zawody, ty biegniesz, ja jadę Hyundaiem, wiesz, zobaczymy, jak to jest szansa, że cię nie dogonię. Słuchaj, jeżeli byśmy w ciągu dnia jeździły przez Warszawę w tom i z powrotem, to może jest szansa. Tak. Dokładnie. No, natomiast, no mówmy się, te prędkości nie są tak strasznie szybkie, jak w przypadku maratonu. Mhm. A jaką miałaś średnią prędkość całego tego biegu? Tam chyba wyszło 4,43 albo 4,44 według oficjalnych. No to nie, no to jak ktoś biega, to już się chwali takimi wynikami. No tak. No tak, tak, tak. Ja wiem, że większość osób nie jest w stanie nawet 10 kilometrów przebiec w tym tempie. Mój mąż raz przebiegł Dychę w takim tempie i się chwali, że to zrobił, więc ja wiem, o co chodzi. Mhm. No niemniej to nie są tempa takie, do których właśnie w biegu na 5 czy 10 kilometrów każdy nie byłby się w stanie przygotować. Mhm. Bo uważam, że właśnie zdrowy człowiek jest w stanie do takiego tempa przynajmniej na 5- i 10-kilometrowych biegach dojść, jeżeli będzie chciał trenować. Oczywiście. No bo to wszystko nie przychodzi A powiedz, przygotowanie do tego biegu, jaki to jest okres? Ile czasu ty... Jakbym powiedziała, że całe życie, to troszeczkę to nie skłamię. Nie, natomiast nie porywajmy się na tak długie biegi od razu. Trzeba organizm przygotować i to nie tylko biegowo, ale również siłowo. Najlepiej jest dystanse stopniowo wydłużać. Mhm. I ja uważam, że łączyć biegi górskie z biegami miejskimi. Tak, ponieważ to jest zupełnie inna praca w przypadku biegów po asfalcie. No ale tutaj biegłeś po asfalcie. Po asfalcie, tak. Jest to dla organizmu znacznie gorsze. Mhm. Chociaż ja odczuwam to jako łatwiejsze, ale to jest tak. Cały czas ta sama kadencja, cały czas te same mięśnie pracują. Mikrourazy tworzą się w tych samych miejscach. Trzeba być naprawdę mocnym i przygotowanym. W przypadku biegów górskich to jednak po pierwsze nie jest cały czas bieganie, to jest trochę podchodzenia. Poza tym mamy górę. Różnorodność sprawia, że się nie nudzimy też. Tak, dokładnie. Jedne biegi i drugie mają swój urok. Tutaj niektórzy mi powiedzą, ale jak to bieganie po pętli, gdzie tu urok? No właśnie może w tym, że walczysz ze swoją głową i to jest czymś takim, co na początku jest niefajne, ale kiedy już się zbliżasz do końca i widzisz, że ten upragniony cel jest blisko, zaczyna się to robić przyjemne. Przyjemne. Powiedziałaś, że w pewnym momencie miałaś problemy żołądkowe. Tak. Ale co, wymiotowałaś? Czułaś, że... Wiesz co, nie. No ja nie ukrywam, że... Tak perfidnie mi się organizm trochę zbuntował, że trafiłam w takie najgorsze kobiece dni, jakie mogą być, więc myślę, że to się wszystko razem zbiegło. Poza tym ja, biegając te biegi takie 60-80 kilometrów, jem tylko żele, tak? Mhm. Żele, czyli tak naprawdę mamy tubkę, tubki, w której jest mocno skondensowana energii. Tak, energia. Ja staram się wybierać takie bez fruktozy z samą glukozą. No niemniej jest to płynne, szybkie do przyjęcia, ale kiedy już przekraczasz te 6-7 godzin, musisz zacząć jeść normalnie. No i to była dla mnie pewna nowość, bo ja właśnie... Ale co, kotlet w biegu? Wiesz co, może nie kotlet. Ja tak mówię, kotlet. Chociaż jakby był mięciutki. Nie, ja zjadłam zupę, która mi bardzo, bardzo, bardzo pomogła. To była jakaś wegetariańska zupa, natomiast co tam było, nie mam pojęcia. Raczej skupiłam się na tym, żeby dostarczyć organizmowi czegoś ciepłego. I wypiłam też gorącą herbatę z cukrem. I to też... Poczułaś od razu? Poczułam, fajnie podziałało. Myślę, że przygotowując się do kolejnych długich biegów, muszę uwzględnić właśnie ten aspekt zupy. Pewnie, tak jak troszeczkę się podowiadywałam, co u tych najlepszych się przyjmuje, to musi być dużo ziemniaków i one najlepiej jak będą zblendowane. Czyli pire. Takie pire, ale pire. Takie bardziej zupne jeszcze. Jeszcze zupne pire. Okay. Tak, może słoiczki dla dzieci będą dobrym rozwiązaniem. W każdym bądź razie ma to się szybko wchłaniać, ale z drugiej strony ma też dostarczać bardziej różnorodnych składników niż tylko żele. No idealnie, żeby było podgrzane.
co nie zawsze jest możliwe, no bo w górach na przykład, kiedy jesteś samemu, nie ma warunków, tak. Ciężko. A powiedz mi, bo tak, mówisz, że był taki moment, że żołądek zaczął ci przeszkadzać, a czy miałaś tak, że głowa zaczynała odpływać, że jednak ciężko ci było powiedzieć, jestem tu i teraz i wiem, co robię? Wiesz co, jak mi głowa odpływa, to zazwyczaj znaczy, że jest dobrze, bo mi odpływa wtedy, kiedy mi się biegnie fantastycznie. Mhm. Kiedy niestety pojawiają się jakieś bóle i problemy, no to ta głowa daje znać, że a w sumie to może jednak nie dzisiaj, może jednak to, co mówią do mnie dzieci, że mama, wiesz co, skończ, chodźmy na dworze, bo tu ciepło jest, to byśmy popływali. To może warto posłuchać tych dzieci. Tak, także w tych złych momentach głowa raczej sprowadza na ziemię, no ale kwintesencja biegów ultra to jest walka z głową. Czy tutaj miałaś jakoś tak, że przed samą metą zastanawiałaś się, co ja tu robię? Czy w ogóle ta świadomość każdego gestu, każdego kroku została z tobą do końca? Tak, zdecydowanie tak. To był bieg tlenowy. Mhm. Mówiąc tlenowy, mam na myśli, że ja tutaj nawet przez minutę nie biegłam w strefie beztlenowej, co w przypadku na przykład biegu na 5 kilometrów, człowiek często stara się biec w trupa i na końcówce już odczuwa takie totalne zmęczenie, odcięcie. Nie, tutaj tego nie było, więc mój organizm nie czuł się źle z tym biegiem. Natomiast no, liczba mikrourazów i tak jak powiedziałam, ból stóp, paznokci. To jest najgorsze, co tutaj mocno przeszkadza. A końcówka była wspaniała, bo ja już wiedziałam, że koniec. A wiedziałeś, że masz rekord? Wiedziałam, że mam rekord, bo mi powiedziano. To nie było łatwe, bo wiesz, pętla miała 1460 metrów. GPS jednak troszeczkę przekłamuje. No a poza tym ja nie jestem w stanie biec tą najkrótszą drogą. Że cały czas była, czy na pewno dobrze policzyli, żeby nie było tak, że mi zabrakło tam 500 metrów. Tak. Więc do końca byłam skupiona, ale kiedy już wiedziałam, to się cieszyłam. No, trochę też się cieszyłam, że już jest koniec tego biegu. Co się robi po takim biegu? Ojej, po takim biegu... 12 godzin. No 12 nie... godzin. Wiesz, ile można zrobić rzeczy w 12 godzin? No można, ale można też ten czas... Kurczę, tak naprawdę... a ty biegłaś. Ja wiem, że wybiegłaś w ogóle rekord. Super. Ale ile można zrobić rzeczy? No ale wiele osób się przez 12 godzin nudzi i nic nie robi, także lepiej pobiegać. Nie, wiesz co, po biegu niestety... Znaczy, niestety, bo uważam, że to jest ważne, ale kontrola antydopingowa. Okej. I to zajmuje bardzo dużo czasu, bo człowiek jest odwodniony, a tam trzeba oddać... Trochę zabiera skrzydła chyba tak, też. Trzeba oddać próbkę moczu odpowiedniej objętości, więc człowiek siedzi i pije. No i tak naprawdę w hotelu byłam dopiero po pierwszej w nocy, nie za bardzo już skłonna do czegokolwiek, oprócz tego, żeby wykąpać się i pójść spać. Okej, a nogi? Po jakim czasie doszły ci do... Zadziwiająco szybko. Okay. Zadziwiająco szybko, bo ja po dwóch dniach już byłam w stanie normalnie... Dalej biegać. Normalnie biegać, tak. A ty coś robisz spacerem, czy wszędzie biegniesz? Ja powiem tak, jak mój mąż ze mną chodzi, to mówi, że jego telefon tam ma jakąś aplikację sportową, pokazuje mu, że biegał. Aha. Ale ja chodzę. A ty chodzisz. O, dobra. No to mam nadzieję, że jeszcze wychodzisz na mnie jeden rekord, bo wiem, że masz chrapkę i tam są plany, także są trzymam plany, kciuki, tak. Kciuki. I to pewnie będzie wyjątkowa okazja do tego, żeby znowu się spotkać. Super. I podsumować, gdzie udało ci się dobiec i w jakim tempie. Dziękuję ci bardzo serdecznie.